Hej, dzisiaj na tapecie mamy grę Commando. Kultowa gra, która powstała w 1985 roku i została wydana chyba na każdą możliwą platformę, zarówno począwszy od ZX Spectrum, Atari, Commodore, gry typu automaty właśnie, tak jak tutaj widzimy. No nie znam żadnego sprzętu, który by nie posiadał w swojej kolekcji wersji właśnie tej gry. O co chodzi? No chodzimy sobie jakimś tam hipkiem i po prostu musimy pokonywać przeciwników. Tutaj w pewnym momencie jest taka brama, no to był taki punkt, gdzie no trzeba było, każdy musiał dojść, może w ten sposób. O. Czy mnie się uda? No cóż, za chwilę się okaże. Także, co by nie tracić czasu, no zaczynamy grę. Trzymajcie za mnie kciuki. Wrzucamy sobie ile na początek? No może trzy kredyty. Trzy kredyty wrzucone. Start. O, już mnie zabili. Dosyć szybko. O! Czekajcie, jak to było, żeby jakoś... Może tu się jeszcze granat rzucało, tylko nie pamiętam czym. Aha, wiem już teraz czym. Dobra. Dobra, wiem już czym. W każdej grze jest właśnie tutaj na tym kontrolerze, który mam inaczej, jeśli chodzi o rozmieszczenie klawiszy. I to jest takie trochę, no... męczące, tudzież mylące. Dobra. O, tutaj mamy jakieś... Chyba się zaklinowałem gdzieś na drzewie. Ale to widzicie, w tej grze jest o tyle dobrze, że w momencie, kiedy stracimy nawet życie, to kontynuujemy od tego momentu dalej. Natomiast w innych grach to jest różnie. Niedawno też była gra przecież, która trzeba było od początku zaczynać. Koniec gry? Ale kontynuacja chyba powinna być, nie? Nie ma kontynuacji, słuchajcie. Ale motyw... No niedobrze, zdecydowanie niedobrze. Myślałem, że będzie możliwość kontynuowania. Bo właśnie też w dużej części rozgrywek jest możliwość taka, że jeżeli tylko mamy wrzucone odpowiednią ilość żetonów, to możemy kontynuować. No nic, nie można, to nie można. Lecimy dalej. No, tędy sobie przejdziemy. Też trochę jest tak, że nawet jeżeli mnie nikt nie zastrzeli, a dotknę innej postaci, to też tracę życie. No trochę słabo właśnie tutaj w tym momencie. Ale co zrobić? Gdyby trochę inaczej było ten kontroler, albo na przykład... ciężko jest z tym grać w ten sposób. No dobra. Jest, że tak powiem, etap, który musi przejść każdy, że tak powiem, kto gra w tą grę, to jest etap właśnie tej bramy nieszczęsnej. No i właśnie przez tą bramę przeszedłem, ale daleko nie uszedłem. No, chociaż tyle, że mam wpis. Dobra. Gdzie jestem? No na ostatnim miejscu, na siódmej pozycji, ale jestem, wpis jest. No cóż, lecimy dalej. Dobra. Rzucimy oczywiście granatę na początek, no ale... że tak powiem, postawiłem sobie na razie
O! No niestety. Oj! Myślałem, że to jest w powietrzu coś leci. Oj. Coś cienko teraz. Ładnie mi na początku poszło i się niestety skończyło. Ojejku. No ciężko się tym steruje. Wpisu nie ma, ale jest za to... Nie, już nie mam tych monet. Dobra, wrzucamy jeszcze w takim razie, słuchajcie, 3. Raz, 2 i 3. No i lecimy. Zobaczymy, jak daleko mi się uda dojść na tych... Może jeszcze 2 dorzucę, żeby było 5. O, 4, 5. Dobra. 5 monet, myślę, że przez... tą ilość się powinienem tutaj rozkręcić, albo i nie. Dajcie znać w komentarzach, jak na przykład wam idzie gra w tą grę, bo myślę, że każdy w nią, że tak powiem, grał na pewnie różnych platformach, w zależności od tego, jaki sprzęt żeście mieli. Na peceta też ona jest, tak, na peceta też wyszła, więc żeby nie było. Ale mam tutaj na myśli raczej jakieś tam 8-bitowe wynalazki. No... Cóż to się, że ktoś się kurczę klinuje w tym miejscu. Nie mogę przejść, a mimo już przejście jest generalnie. O, widzicie? No trudno. Nie ma wpisu, lecimy dalej. Helikopter nas podrzuca i gonimy. O! Niby strzelałem w jego kierunku, a tu jednak okazuje się, że... Już nie pocelowałem. O, masz! Znowuż się nadziałem na kulę. Dobra! No nie! Nie mogę przejść. Dobra. Jest. Idziemy do przodu. Jeszcze wymieniłem sobie to, co powinno mi było. O, no niewiele mi się to zdało, bo się zaraz rozwaliłem. O. Dobra, idziemy. Aby dalej dojść. Słuchajcie. A! Nie, udało się. Przeszedłem. Myślałem, że mnie trafił. O, niestety. Teraz mnie trafił. O. O, właśnie. Tu jest druga brama. To już był, że tak powiem, dobry zawodnik, jak przez drugą bramę był w stanie przejść. Ja niestety nie jestem dobry i przez drugą bramę nie udało mi się przejść. Czy będzie wpis? Będzie wpis. Która pozycja? 4. 4 miejsce mam. No dobrze, lecimy dalej. Słuchajcie. Dobra, wymienimy go, nie będziemy się tam pierdzielić.
łatwiej. Nawet powiem wam, nie tyle trzeba strzelać i ich zabijać, co po prostu do przodu. No. Ojej! Nie pocelowałem w bramę i mnie dopadł. No, mam nadzieję, że tym razem się uda. O! O! Kurde. Dotknął mnie i koniec. No za tym, właśnie za tą bramą, za tym mostem ciężko jest zobaczyć, czy ktoś tam po drugiej stronie jest, bo po prostu nie widać ze względu właśnie na ten most. Żeby to było troszeczkę inaczej, albo jakoś, no nie wiem. Widok półprzeźroczysty, czy jakkolwiek inaczej, to może byłoby wygodniej, a tak to niestety. Tu wpisu chyba nie będzie, mówię chyba, no nie ma wpisu. No nic, lecimy dalej. Przedostatni kredyt. Z tego co widzę, przedostatni kredyt. Dobra, będę próbował teraz nie stawiać, że tak powiem, na celowanie w tych zawodników, tylko po prostu tak na zasadzie, o widzicie, po prostu iść do przodu jakimiś tam takimi dziwnymi. No i tu niestety widzicie, tak się to kończy. Nie widać, co się pod mostem dzieje i kapliżyn. O! Też się przez chwilę zakorkowałem. No niestety, trafił mi dziad. Dobra, gdybym na tych granatach nie biorę ładunków. O, widzicie, niewiele brakowało i już bym się też rozpierdzielił. O! 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 No niestety. O! No niestety. Ostatnie życie na tym kredycie. Podlazłem pod samą kulę, a widziałem ją, no. To była nieprzemyślana akcja. No i znowu to samo, no nie. Wpisu raczej też chyba nie będzie. A nie, jest wpis. Jest wpis. No dwa wpisy mam, miejsce szóste i miejsce czwarte. I ostatni kredyt mi został, więc lecimy z tym ostatnim kredytem. Start! No ładnie, ładnie. Ładnie. Wyćwiczyłem się. O! Żartowałem. O! Niestety. Ale już coraz lepiej, sami chyba przyznacie, że idzie mi wyjątkowo lepiej w stosunku do tego, co było na początku. No teraz może jakoś się nie popisałem, przedostatnie chyba życie. O, niestety. I życie ostatnie. No, tak szybko chyba jeszcze gdy nie zakończyłem na jednym życiu. Będzie wpis czy nie będzie wpisa? Nie ma wpisa. No cóż, mówi się trudno. Dobrze, dzięki w takim razie za wspólne granie. Dajcie znać, jak wam to w tą grę szło, albo może gracie dalej, więc jak wam idzie, bo jestem strasznie ciekaw. Mówię, ja w te strzelawki nie grałem już, że tak powiem, wieki dosłownie,
No, wtedy, kiedy one były popularne, to było to ze 30 parę lat temu, więc wtedy jakoś mi szło. Poza tym wtedy był joystick, na tym padzie jakoś nie potrafię za bardzo grać. Tym bardziej, no, że po tylu latach wyszedłem jednak z prawy. No, a jak wam idzie, to mówię, czekam na jakieś wieści w komentarzach. No i oczywiście dawajcie łapki, albo w górę, albo w dół, od gustu i upodobania. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!